najważniejsza impreza to po pierwsze otwarcie sezonu, także motocyklowego, po drugie też okazja do tego, żeby opowiedzieć o realizacji takiej pasji. Okazją są nasze czwartkowe drinki. Dzisiaj tutaj mamy pracowników i ich motocykle. Janusz Stępień, jeden z naszych menedżerów, realizuje swoją pasję i wyjeżdża na 2,5 miesiąca jedwabnym szlakiem, czyli drogą w kierunku Chin. W tym roku udaje się robić wyprawę z sabbaticalem łącznie właśnie na Silk Road. Jeżeli jadę 800 km samochodem, to jestem zmęczony. Jak jadę 800 km motocyklem, ja schodzę i czuję się po prostu jak spełniony człowiek. Więc to jest coś, co chyba czuje każdy motocyklista. Fajnie, że jest BMW, fajnie, że można by było się na tym symulatorze pobujać. To naprawdę jest zupełnie inny świat. Na dzisiejsze spotkanie specjalnie dla pracowników PWC ściągnęliśmy trenażer zwany Lean Bike'iem. Trenażer służy do ustawienia prawidłowej pozycji motocyklisty w zakręcie oraz odpowiednie patrzenie w zakręcie, które jest nieodzownym, bardzo ważnym elementem jazdy. Pracę z pasją łączę w ten sposób, że przyjeżdżam na motocyklu do pracy. Jeżdżę też do klientów motocyklem. Nigdy się to nie spotkało z jakimiś negatywnymi, że tak powiem, komentarzami, wręcz przeciwnie, zawsze z uśmiechem albo z setką pytań dotyczących motocykla. Ale tu się da opisać, trzeba poczuć. No, jest szybko, jest wiatr, nie siedzi obok i nie gada. No i to jest takie, jak człowiek z motocyklem, z maszyną, jedna sztuka.